Panie premierze, prosimy do Warszawy. Rząd, który pragnę utworzyć, podyktowała konieczność, a nie pragnienie władzy. Ma pan przeciwko sobie zblokowaną lewicę. Sytuacja jest niezwykle trudna. Mamy za sobą większość w Sejmie. Ale nie w społeczeństwie, panie prezesie. Chłopstwo się radykalizuje. Wśród robotników wrzenie grożące każdej chwili wybuchem. Inflacja, bezrobocie. Strajki. To wszystko stanowi doskonałe grunty dla komunistów. Po krwawej łaźni, jaką 1 maja sprawiły im bojówki PPS, stracili na animuszu. Jestem innego zdania. To raczej PPS sporo straciła. W każdym razie sojusz komunistów z PPS jest w tej chwili niemożliwy. Niebezpieczeństwo grozi nam z innej strony. Piłsudski. Spiskuje, bruździ, a odpowiedzialności za nic brać nie chce. Mam pewne wiadomości, że przygotowuje zamach. Nie wierzę. Trudny to człowiek i doprawdy. Nie wiadomo, do czego dąży, czego chce. Ale o zamachu nie myśli. I do takiej zbrodni nie jest zdolny. Dał mi na to słowo honoru. Panowie ministrowie czekają, gotowi do zaprzysiężenia rządu. Ukrywam przed panem generale, że wielu ministrów uważa wywiad Piłsudskiego za zapowiedź zamachu.
Wywiad opublikowały tylko gazety żydowskie i Kurier Poranny, który zresztą, jak wiadomo, jest od dawna nieoficjalnym organem Piłsudczyków. Zresztą komisarz rządu zarządził konfiskatę. Ale gazety z tym wywiadem są sprzedawane nielegalnie. I to przez zorganizowane grupy kolporterów. To jest sprawa policji. Wiem. Od pana oczekuję subordynacji wojska. Za wojsko ręczę. Zresztą sądzę, panie premierze, że to burza w szklance wody. W tej chwili w mieście jest spokój. Chcemy, abyś wierzył, że gorące serca nasze, byś nie zechciał w tym kryzysie osierocać nie tylko nas, wiernych twoich żołnierzy, ale i Polski całej. I wiedz, że niesiemy ci prócz wdzięcznych serc także pewne w zwycięstwach zaprawione szable. Zawsze walczyłem o znaczenie tego, co zowią imponderabilia. Jak cnota, honor, męstwo i w ogóle siły wewnętrzne człowieka. A nie dla starania o korzyści własne czy swego najbliższego otoczenia. Nie może być w państwie za wiele niesprawiedliwości względem tych, co pracę swą dla innych dają. Oburzała mnie specjalnie absolutna bezkarność nadużyć w państwie i wzrastająca coraz bardziej zależność państwa od wszelkich noworyszów, którzy na równi ze mną przyszli do państwa polskiego ubodzy i zdążyli kosztem państwa i kosztem wszystkich obywateli w ciągu kilku krótkich lat wyrosnąć na potentatów pieniężnych. Chcąc, by ku hańbie naszej ojczyzny, państwo polskie we wszystkich drobiazgach zależało od nich. Rzecz jasna, dłużej tego wytrzymać nie można. Ruszenie na Warszawę ma być demonstracją. Tak mnie zapewniacie. Wierzę. Jeśli będzie inaczej, jeśli trafię na opór, będę musiał iść siłą ze wszelkimi jej konsekwencjami. Zgodnie z rozkazem wyznaczone pułki znajdują się bądź w rejonie Rembertowa, bądź też czekają na rozkaz wymarszu. Śmigły? Wyślę pierwszą legionową. Czeka na rozkazy w Wilnie. PPS. Pójdą z nami. Wyzwolenie. Gotowe do działania. Czas dojrzał.
Informuję, że 7 pułk ułanów zbuntował się pod komendą Piłsudskiego, maszeruje na Warszawę. Istnieje prawdopodobieństwo, że do buntu przyłączą się dalsze oddziały wojska stojące w pobliżu Warszawy. Czy można liczyć na wierność pułków warszawskich? Jestem pewny, że nie złamią przysięgi. Nie wierzę, żeby Piłsudski ważył się na przelew krwi. To zwykła demonstracja, próba zastraszenia. No, on jest zdolny do wszystkiego. Siadajcie, panowie. Proponuję podjęcie następującej uchwały. Rada Ministrów postanawia upoważnić ministra spraw wojskowych do natychmiastowego zmobilizowania 12 pułków wojska. Rada Ministrów nadaje ministrowi spraw wojskowych uprawnienia, jakie przysługują mu na czas wojny. Panie majorze, proszę wykonać rozkaz. Niech pan nie robi głupstw. Proszę mnie przepuścić. Nie mogę, panie marszałku. Kto panu dał ten krzyż? Polska. Ja panu dałem. Niech pan mi ustąpi z drogi. Nie mogę, panie marszałku.
Będziecie strzelać, chłopcy. Mamy rozkaz pana prezydenta. Niech żyje pan prezydent. Zapewnialiście mnie, że wystarczy, abym się pokazał. To miała być demonstracja. Wojsko jest z panem marszałkiem. To z kim się bijemy? Trzeba wysłać parlamentariuszy do Belwederu. To by oznaczało naszą słabość. Jeżeli jesteście tacy mocni, to dlaczego jestem tu, a nie w Belwederze? Panie marszałku, nasze oddziały są już na krakowskim przedmieściu. Lada chwila milicja, PPS i strzelcy zdobędą komendę miasta. Gdzie śmigły? Jego posiłki jutro dotrą do Warszawy. Żaden diabeł ich nie powstrzyma. A jeżeli pułki poznańskie przybędą szybciej? Jeśli nadciągną Sikorski, Szeptycki? Jeszcze dziś opanujemy centralę telefoniczną, Ministerstwo Komunikacji i Dworzec Główny. PPS obiecała strajk kolejarzy. Żeby tylko wiedzieli, dla kogo strajkują. Konstytucja objęła wszystkich i wszystko, aż wreszcie sięgać zaczęła po to, co najświętsze. Po honor wojska, zlajdaczony Sejm, sprostytuowany rząd. Dłużej tego cierpieć nie mogę. Ostrzegałem pana prezydenta jeszcze wczoraj pod wieczór na moście. Nie usłuchano mnie. Moja cierpliwość się skończyła. Mogę uderzyć i roznieść na strzępy całą tę zgraję pana Witosa. Ale nie chcę występować przeciwko prezydentowi. I krwi żołnierskiej nie chcę. Niech pan to powie panu prezydentowi. Melduję panu prezydentowi nadejście 57 i 58 pułku piechoty z Poznańskiego pod dowództwem generała Kędzierskiego. W tej chwili na miejscu jest już 10 pułk piechoty. Czy zechciałby pan prezydent powitać żołnierzy? A więc jednak są jeszcze wierni żołnierze. Macie, Poznań pcha pułk za pułkiem. Uzbraja i formuje bataliony ochotników. To samo pomoże. Szeptycki dwoi się i troi na południu. Pcha na Częstochowe jednostki śląskie. Sikorski we Lwowie na razie wyczekuje. Ale jeśli nie rozstrzygniemy walki na swoją korzyść,
Dziś, jutro całą siłą ruszy przeciwko mnie. I wtedy zacznie się długa, wyczerpująca wojna domowa. Czas działa przeciwko nam. Wszystko zależy od tego, czy zdołamy się utrzymać do czasu nadejścia posiłków z Poznania i Lwowa. Jeśli wcześniej nie nadejdą posiłki dla Piłsudskiego. Przede wszystkim pierwsza dywizja z Wilna. Wydane zostały rozkazy zakazujące wszystkim pułkom opuszczania garnizonów bez mojego wyraźnego rozkazu. Powołuję pana generała na stanowisko szefa sztabu generalnego. Dowództwo obrony Warszawy obejmie generał Rozwadowski. Na szefa Departamentu Lotnictwa powołałem generała Zagórskiego. Panie generale, zbuntowane oddziały dotarły Powiślem od strony Kierbedzia w bezpośrednie sąsiedztwo Pałacu Namiestnikowskiego. Rząd ewakuuje się do Belwederu. Zameldował się 37 pułk piechoty z Kutna. Złodzi meldują, że generał Małochowski aresztował generała Junga i wojewodę Darowskiego. Stację kolejową w Kutnie obsadził batalion piechoty, który ma rozkaz nieprzepuszczania transportów idących z pomocą rządowi. Działania przeciwnika. Generał Szeptycki objął dowództwo nad okręgami korpusów Przemyśl, Poznań, Kraków, Łódź. Tak. Słucham, meldujcie. Tak. Tak. Poznaniacy opanowali Kutno. Obsadzili je saperami i bałanem ochotników. Transporty poznańskie przez Strzałków Kutnołowicz pchają się do Warszawy. Wydajcie rozkaz Rzędzińskiemu, żeby wszelkim sposobem utrudnił im przejazd. Niech zrywają tory, niech niszczą podkłady, niech wysadzają. Co ze strajkiem kolejarzy? Został proklamowany. Gdzie śmigły? Gdzie pierwsza legionowa?
Żołnierze proklamowali strajk. Nasi ludzie masowo poszli za Piłsudskim. Oddziały milicji PPS-u samorzutnie włączyły się do walki. Taka jest prawda. Idą za Piłsudskim, bo on daje szansę na zmianę. Nie mamy wyboru. Jeśli w tej decydującej chwili nie poprzemy Piłsudskiego, stracimy nie tylko wszelki wpływ na rozwój sytuacji. Stracimy wszelką możliwość dalszego działania. Zgadzam się. Jeśli my nie poprzemy Piłsudskiego, on będzie szukał tego poparcia na prawicy. Albo na lewo od nas. Najwyższy czas, abyśmy wydali odezwę. No nie znamy jego programu, nie wiemy. Nieobecni nie mają racji. Proponuję wydanie odezwy popierającej Piłsudskiego i wzywającej do strajku powszechnego. Dawajcie materialną i moralną pomoc wojskom Piłsudskiego. Otaczajcie wojska te uznaniem. Dawajcie im informacje. Przeszkadzajcie wojsk faszystowskim. Coś nieprawdopodobnego. Wojsko pod wodzą marszałka Piłsudskiego rzuciło swą zdecydowaną postawę na szale wypadku. Prezydent Wojciechowski stanął w obronie rządu Witosa. Rządu zguby i hańby narodowej. On spowodował konieczność walki zbrojnej. On bierze odpowiedzialność za krew przelaną. On przeszkadza triumfalnemu pochodowi wojsk marszałka Piłsudskiego. Precz z prezydentem Wojciechowskim. Precz z patronem rządu hańby i niemocy państwa. Rządu korupcji. Rządu pomniejszycieli ojczyzny. Dziękuję. Mamy wyruszyć przeciwko rządowi. Cytadela została bez walki opanowana przez przeciwnika. Zagórski broni się resztkami sił. Lotnisko znajduje się pod ciągłym ostrzałem. To uniemożliwia start samolotom. Ostatnia łączność z krajem została w ten sposób przecięta. Tej sytuacji rozkazuję cofnąć front z ulicy Pięknej na ulicę Nowowiejską. Jedyna nadzieja w tym, że generał Żymierski z pułkami poznańskimi nadciągnie, zanim nowe zbuntowane jednostki ze wschodu dotrą do Warszawy. Dziękuję panu.
Panowie, jutro będą tu 57 i 68 pułk piechoty i 14 artylerii połowej z Poznania. Pan, panie poruczniku, zabierze ten meldunek do Belwederu. A rozkaz, panie generale! Odsiecz, po którą wysłany został generał Żmierski, do chwili obecnej nie nadeszła. I nie wiemy, kiedy nadejdzie. Napór zbuntowanych oddziałów rośnie. Podjąłem decyzję opuszczenia Belwederu i przeniesienia się do Wilanowa. Ponieważ brak jest jakichkolwiek środków lokomocji, wszyscy pójdziemy pieszo. Jeśli w drodze do Wilanowa... Jeśli w drodze do Wilanowa... Dojdzie do walki... Dojdzie do walki... Prędzej polegniemy... Prędzej polegniemy... Niż sztandar państwa... Niż sztandar państwa... I osobę prezydenta Rzeczypospolitej... I osobę prezydenta Rzeczypospolitej... Buntownikom wydamy... Buntownikom wydamy. Tak nam dopomóż Bóg. Tak nam dopomóż Bóg. Polska jest krajem ludzi wolnych. Terrorem rządzić się nie da. Niech pan pisze, panie pułkowniku. Żołnierze, stanąłem znowu na waszym czele jako wasz wódz. Znacie mnie. Bezwzględny dla siebie, stałem zawsze pośród was w najcięższych waszych bólach i trudach. Znacie mnie. A jeśli nie wszyscy kochać mnie potraficie, musicie mnie szanować jako tego, który do wielkich zwycięstw prowadzić was potrafił. A przy ogólnym zepsuciu i demoralizacji nie umiał i nie chciał własnych korzyści
dochodzić i pilnować. Przed paru dniami stoczyliśmy ze sobą kilkudniowe walki. W jedną ziemię wsiąkła krew nasza. Niechaj ta najcenniejsza w Polsce krew żołnierza pod stopami naszymi będzie nowym posiewem braterstwa. Niech wspólną dla braci prawdę głosi. Niech Bóg nad grzechami litościwy nam odpuści i rękę karzącą od nas odwróci. A my stańmy do pracy, która ziemię naszą wzmacnia i odradza. To będzie pierwszy rozkaz dla wojska. Niech pan to zatrzyma, panie pułkowniku. Za Piłsudskim poszła duża część ludu polskiego. Taka jest prawda. Czy w tej sytuacji mamy prowadzić dalej walkę? Czy ja, chłop i premier z chłopskiego mandatu, mam godzić się, aby jeden chłop do drugiego strzelał? Nie, panowie, po stokroć nie. Do tego ja ręki przyłożyć nie mogę. Wojna domowa miałaby katastrofalne skutki dla państwa i narodu. Jestem za zaprzestaniem walki. Panowie, na Boga, panowie! Czy poddanie się buntowi, oddanie Polski temu, co łamiąc wszelkie zasady ludzkie i boskie, nie zawahał się krew bratnią przelać, nie jest gorszą zbrodnią, nie przyniesie gorszych skutków niż opór i walka do końca o prawa i zasady moralne, na których oparta jest Rzeczpospolita? Czy mamy kapitulować? Nie, 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 nie. Jeśli już straciliśmy wszystko, to pozostaje nam przynajmniej honor. Biorąc pod uwagę fakt niemożności sprawowania swego urzędu, a nie chcąc wchodzić w układy z Piłsudskim, zdecydowałem się zgodnie z artykułem 40 Konstytucji złożyć swój urząd na ręce marszałka Sejmu. Proszę pana ministra spraw wojskowych. Proszę o wezwanie panów Kędzierskiego, Paszkiewicza i Andersa jako przedstawicieli wiernych przysiędze wojsk. Imieniem rządu i swoim własnym dziękuję wam, panowie, i wszystkim żołnierzom za ofiarność, hart i wierność, jaką dochowali w tych tragicznych dniach. Wobec groźby wojny domowej rozkazuję zaprzestać dalszej walki. W wynikłej sytuacji, dla uniknięcia dalszego rozlewu krwi, niniejszym składam na ręce pana prezydenta Rzeczpospolitej dymisję całego rządu. Ponieważ nie mogę pełnić urzędu prezydenta Rzeczypospolitej w zgodzie ze złożoną przysięgą, zrzekam się tego urzędu. I zgodnie z artykułem 40 Konstytucji przekazuję panu marszałkowi Sejmu uprawnienia prezydenta Rzeczypospolitej. Jednocześnie przekazuję panu prośbę o dymisję dotychczasowego rządu.
obejmując tymczasowo uprawnienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym zwierzchnią władzę wojskową. Po porozumieniu z marszałkiem Piłsudskim nakazuje zawieszenie broni walczącym stronom. Wszelkie działania wojenne mają zostać przerwane. Były kapelan wojsk legionowych Piłsudskiego. Oświadczam wobec Boga trumien pomordowanych mych braci i wszystkich obecnych, co następuje. Zgrzeszyłem ciężko, ponieważ niemal bałwochwalczo czciłem i wierzyłem w prawość i uczciwość żołnierską Piłsudskiego. Ale Pan Bóg sprawiedliwy mnie za to pokarał. I dziś muszę patrzeć na największą ze zbrodni w świecie, którą popełnił Piłsudski. Ordery te, które dotąd zdobiły mą pierś, krzyż Virtuti Militari, oficerski krzyż Polonia Restituta i czterokrotny krzyż walecznych, nosiłem z dumą i chlubą. Dziś, po tej zbrodni, którą on popełnił, palą na piersi. Zrywam je. Albowiem te same ordery znajdują się na piersi generała Dreschera, zwycięzcy w bratobójczej walce. Rzucam pod nogi, ponieważ zostały zhańbione. Chcemy czy nie, poparcie zamachu, poparcie Piłsudskiego przejdzie do historii naszej partii jako błąd majowy. Nie można było założyć, że Piłsudski nie dotrzyma złożonych obietnic. Żadnych obietnic nie składał, nie oszukujmy się. On działa, a nie obiecuje. Nie chcieliśmy wylecieć z gry, wypadki toczyły się szybko, poparliśmy i błąd. Teraz też decyzję musimy podjąć szybko. Wycofać i potępić zamach majowy. Autorytetu masa, to nam nie podniesie. Witajcie. Witajcie, towarzysze, i wybaczcie nam, żeśmy się spóźnili, ale musieliśmy po drodze zgubić dwóch szpicli.
To, co wyróżnia komunistę od członków innych partii, to umiejętność przyznawania się do popełnionych błędów. No cóż, towarzysze, zaczynamy. Głos ma towarzysz Warski. Słucham. Tak jest, tak. Tak, oczywiście, rozumiem. Tak jest. Do widzenia. Bardzo mi przykro, panie prezesie, ale w moim mieszkaniu nie może pan dłużej przebywać. Właśnie otrzymałem telefon. Pan rozumie. Sytuacja jest trudna. Grożą mi konsekwencje. Bardzo mi przykro, ale... Może pan prezes przeczekał u mnie, a ja spróbuję porozumieć się z panią Rejmontową. Ona na pewno pana przyjmie. Całym sercem. Przekleństwo, hańba wieczna, ciężką czarną chmurą zawisły nad tym człowiekiem, który jeszcze przed dobą stał na czele kraju jako szef rządu. I dalej przeklętym, po stokroć przeklętym będzie każdy kęs chleba, który weźmie do ust, każda łyżka strawy, każdy kubek mleka. Nikt i nic nie zdoła zmyć z jego rąk krwi dwakroć przelanej. Niebo się od niego odwróci i piekło nie przyjmie go na swoje łono. Podpisano Emil Hecker. Czy takie słowa może napisać człowiek? No, to teraz będę znowu gospodarzem na swoim. Tak więc będziesz pan premierem. Rząd trzeba zrobić szybko, żeby ukrócić bałagan. Pan będziesz strawny i dla lewicy, i dla prawicy. Chciałbym wysłuchać sugestii pana marszałka co do składu. Skład to ja już dawno mam w głowie. Rzecz w tym, żeby ten skład mógł się jako tako dogadać z Sejmem. Sejmu na razie rozwiązywał nie będę. Niech sobie będzie, byle mi nie przeszkadzał. Oni teraz przestraszeni to brykać nie będą. A mnie potrzebny jest spokój, by zaprowadzić ład i porządek w państwie. Wezwałem tu panów, żebyście mi powiedzieli, jakie sprawy karne czy honorowe ciążą na generałach. Sikorskim, Zagórskim, Rzymierskim, Rozwadowskim, Malczewskim,
i Jazwińskim. Nie jestem przygotowany. Takie sprawy powinien pan mieć w głowie na każde moje wezwanie. W ciągu godziny przygotujecie mi dokładny raport na ten temat. Tak jest, panie marszałku. Znajdźcie też prawne podstawy, na mocy których można prowadzić śledztwo przeciwko Rozwadowskiemu, Malczewskiemu, Zagórskiemu i Jazwińskiemu. A w każdym razie trzymać ich pod aresztem. Wymienieni generałowie zostali osadzeni w wojskowym więzieniu śledczym w Warszawie z rozkazu pana marszałka. Przewieziecie ich do Wilna na Antokur. Tak jest, panie marszałku. Tak jest, panie marszałku. No to do widzenia. Zrezygnowałem z prezydentury, bo to nie dla mnie. Na prezydenta musi być człowiek poważny, bezpartyjny. Ale taki, który się do polityki nie będzie wtrącał, a robił co potrzeba, żeby z nim potem kłopotów nie było. Zdecydowałem się na... Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej większością głosów został wybrany profesor Ignacy Mościcki. Mogłem nie dopuścić was do sali Zgromadzenia Narodowego. Ale czynię próbę, czy można jeszcze w Polsce rządzić bez bata. Jak wiecie, wydałem wojnę szujom, łajdakom, mordercom i złodziejom. To jedno. Drugie, Sejm i Senat mają nadmiar przywilejów, parlament winien odpocząć. No bo jak to jest z tym Sejmem? Każdy z posłów ma prawo wrzeszczeć, krzyczeć, ma prawo rzucać obelgi, ma prawo oszczercze pisać interpelacje dotykające honoru innych, ma prawo i przywilej zachowywać się jak świnia i łajdak. Natomiast ci, co tak ciężko pracują, jak to jest z ministrami, pobierając za szaloną pracę jakieś głupie grosze, muszą zewnętrznie udawać nadzwyczajny dla tej sali szacunek. Pragnę, by prezydent przez pewien czas nie miał Sejmu i Senatu na karku. Niech tworzy rząd, ale bez nacisku partii. Jeśli byście tego nie zrozumieli, widzę wszystko w czarnych dla was kolorach, a dla siebie w barwach przykrych. Zastanówcie się nad tym, panowie. Przemyślcie, przedyskutujcie. Prowadź do mieszkania ministra Zdziechowskiego. Thank you.
Chryste. Jako szef rządu nie mogę ścierpieć, aby dokonywano napadów na obywateli. Domagam się od pana wykrycia sprawców najścia na mieszkanie ministra Zdziechowskiego. Wszystko mam już przygotowane. A teraz baczność. Jako minister spraw wojskowych nie życzę sobie, abyś pan wyrządzał krzywdę armii. Zrozumiano? Tak jest, panie marszałku. Powierzyłem misję tworzenia gabinetu marszałkowi Piłsudskiemu. Pan marszałek misję tę ofiarnie przyjął. On umie patrzeć na 200 lat naprzód. I dlatego my wszyscy często nie możemy go zrozumieć, bo nie dorastamy do niego. Jemu trzeba się po prostu bez zastrzeżeń podporządkować. Obalenie rządu Hienopiasta jest zwycięstwem polskiej demokracji. Cała lewica, wszystkie jej partie widzą w osobie pana marszałka męża opatrznościowego ojczyzny. Tym samym składają los ludu pracującego na pana marszałka ręce. Żeby chłopu było lepiej, to musi być chociaż trochę nie tak dobrze panom Radziwiłłom, Lubomirskim, Mejsztowiczom, a na to on nie pójdzie. Nie na klepisku on rodzony, a w szlacheckim dworze. Mejsztowicz. Czy to nie ten, co na niego mówią kataryniarz, że carycy Katarzynie pomnik w Wilnie postawił? Ten sam. A mówią, że to wy, Wincenty, z panamiście się pokumali i za to was Piłsudski od rządu odsunął. A inne mówią, a co nam do tego, że się Piłsudski z Witosem pobili? Czas pokaże, kto co myśli naprawdę i kto co wart. No więc zostaniecie ministrem spraw wewnętrznych. Melduję posłusznie, panie marszałku, że z polityką nigdy się dotychczas nie stykałem. No, wszyscy krzyczą, że jesteście administrator, dlatego będziecie ministrem. Zameldujcie się u Bartla. No, do widzenia. Pan Piłsudski potrzebuje nas co najmniej tak samo, jak my jego. Zauważcie, panowie, że jego sytuacja będzie coraz trudniejsza. Cała lewica, która go poparła, jak tylko zorientuje się, że Piłsudski nie zamierza tworzyć rządu robotniczo-włościańskiego, przejdzie do opozycji i pójdzie ostro na lewo, aż gdzieś tam w rejony komuny. A Centrum i Endecja gotowe są połączyć się z diabłem, byle tylko przeciwko Piłsudskiemu. No, z Endecją to pan przesadził. Nie sądzę, żeby poszli na porozumienie z komuną. Pamiętajmy, że ta nasza kochana Endecja przeżarta jest rusofilstwem i patologiczną antyniemieckością. Pamiętajmy też, że ta nasza Endecja ma swój niemały udział w zawarciu przez rząd Witosa pokoju ryskiego z Bolszewią, uznaniu Sowietów i że głosowała w Sejmie za reformą rolną. A jednak odrzekać się od Endecji byłoby błędem. Jeśli mam wybierać między Endecją, która dużo krzyczy, a mało robi, a Piłsudskim, to wybieram jego. Gotowiśmy, panie marszałku, w służbę ojczyzny, której losy w swoje ręce wziąłeś, oddać wszystkie swoje siły. Ale tylko wtedy, gdy drogę, którą pan nakreśli, będziemy widzieć jasno. Krótko mówiąc, nie poprzemy rządu,
który pozwoli krzewić się bolszewizmowi. Chcę sprawdzić, w jakiej mierze bolesna dla mnie nauczka majowa przekonała partię, że nie zniosę dalszego igrania. Okazuje dobrą wolę zachowania jeszcze tego, co nazywa się parlamentaryzmem. Ale jestem zdecydowany na rozgrywkę nawet najbrutalniejszą. Niech Polacy, którzy tak łatwo dawali się prać popysku każdemu stupajce rosyjskiemu, przekonają się, że w razie czego może prać popysku i polska władza. Zaraza komunistyczna grozić nam może tylko wtedy, gdy władza słaba. A słabość państwa bierze się z nadmiaru demokracji. Jestem zdecydowany zmienić to i w tym liczę na waszą pomoc, panowie. Ta deklaracja mówi sama za siebie. No, panowie czekają na nas damy i stół. A u Radziwiłłów ten zwyczaj panuje od wieków, że damom czekać nie wypada. Dom Radziwiłłów dał nam w przeszłości szereg ludzi, co w służbie państwa zasłynęli, czy to na polach bitew, czy w radach senatorów. Wzruszony toast ten wznoszę za goszczący mnie dziś ród Radziwiłłów, aby pozostał tak wieczny, jak te stare mury nieświeża. Liczyliście, że obalając rząd przeprowadzi reformę rolną. Da wam ziemię, którą od pokoleń uprawiacie i naprawi krzywdy. A co się stało? Piłsudski wziął władzę, by nogę nam na karku postawić i przygiąć do ziemi. Podniesiono pensje panom oficerom, żeby im się za bunt wywdzięczyć, a wojsko od narodu oddzielić murem nienawiści. Przez komuną, niech się marszałek Piłsudski! Więzienia pełne są ludzi, którzy sprzeciwiali się władzom! Którzy sprzeciwiali się szybkie i niesprawiedliwości! Zakłócacie spokój i porządek? Zamykam zebranie! Rozejść się! Protestuję! Protestować to se pan możesz w Sejmie! Kto będzie stawiał opór, zostanie aresztowany! Poseł, nie poseł! Bito i katowano posłów na Sejm. Ten bezprzykładny w cywilizowanym świecie akt barbarzyńskiego bezprawia dokonany został na rozkaz władz powiatowych za wiedzą wojewódzkich, a mam podstawy twierdzić, że i wyższych. Składam wniosek o powołanie komisji sejmowej, zbadanie sprawy i spowodowanie ukarania bandytów w policyjnych mundurach. Proszę pana posła. Nie zamknie mi pan ust. Wy, wybrani głosami ludu, zaprzedaliście się burżuazji. Czy ze strachu przed gniewem dyktatora udajecie ślepych i głuchych? Nie cieszcie się, że pałka policyjna spada na czerwonych. Dyktatura na tym nie poprzestanie. Przyjdzie kolej i na was! Odbieram panu głos! Ogłaszam przerwę! Oto dowody zbrodni! Patrzcie i cieszcie się! Hańba tyranii! Hańba sługom rodniczej! Głos!
chodzi! Jeżeli zamiast 800 aresztujecie 1000, dam pochwałę. Jeżeli któryś czmychnie... Nic takiego zdarzyć się nie może. Liczę na to. Wszystko przygotowane. Tu jest lista. No, no do widzenia. No, to zaczynamy ten karnawał. Tatu, tatu, policja. Zbieraj się, poseł. Idziemy. Hospody pomiluj. Za co? Dowie się za co. Nakaz macie? Na posterunku sobie poczytasz. U nas jaśni. Ubieraj się, poseł! Nie popychaj go! Co wam ojciec zrobił? Za to go zabieracie! Gdzie? A gdzie? Kolbą? Zostawcie, synkowie. Biorą mnie według rozkazu. Gdzie indziej łeby trzeba uciąć. Wy obaj też się ubierać. Drugi raz ręki na policjanta nie podniesiecie. Siebie. Gdy zbawił Polskę, władzę dał ludowi. A jak w zacisze usunął się skromnie, przyszli do rządu ludzie inni nowi. Wówczas on powstał, gniewny ojciec ludu, wyciągnął śmiałą, karzącą prawicę. Bo mu się serce krwawiło szlachetne, bo wstyd za naród rumienił mu lice. I sława Polski idzie w świat szeroki. Wrogi ucichły, praca wre w narodzie. I gmach państwowy wstaje silny, trwały. Wszystko się skłania ku dobru, ku zgodzie.
Myślę, że pan generał i pan pułkownik nie będą nam potrzebni przy tej rozmowie. Będą. Od czasu, gdy pan przekręca wszystko, wziąłem dwóch świadków. Chcę pana spytać. Po co te hece? Czy długo muszę czekać na otwarcie Sejmu? Co znaczą te hece? Pod bagnetami i szablami izby ustawodawczej nie otworzę. W holu są uzbrojeni oficerowie. Jak pan tego dowiedzie? Mówili mi moi urzędnicy. Och, pańscy urzędnicy, po co te głupstwa? Jest pan moim gościem. Nie jestem gościem, jestem tu oficjalnie. Ja także. Więc proszę trzymać język za zębami. Pytam, czy zamierza pan otworzyć sesję? Pod bagnetami i szablami nie otworzę. Dureń. Ruch narodowy miotany jest wewnętrznymi sprzecznościami, a sojusz Piłsudskiego z magnaterią sprzeczności te pogłębił. Endecja jest na rozdrożu. Na lewo nie pójdzie, a bardziej na prawo niż Piłsudski pójść nie może. Może wybrać kurs na faszyzm. Hasła faszystowskie nie będą popularne ani w Polsce, ani w samej Endecji. W praktyce jest to niemożliwe. Jednakże lewica stawia warunki. Nie wszyscy tam chcą iść z nami. No to trzeba przełamywać uprzedzenia i wzajemne urazy. Trzeba szukać dróg porozumienia. Centroprawy jest niemożliwy, trzeba dążyć do centrolewu. Partie lewicowe doszły już do porozumienia. Dlatego razem z klubami poselskimi PPS, Wyzwoleniem, Stronnictwem Chłopskim, PSHD podpiszemy nagły wniosek w sprawie naprawy gospodarczej kraju. Ciężka zima spowodowała ogromne straty w gospodarce narodowej. Wzrosły koszty utrzymania. Rozpędzanie manifestacji przez policję też zrobiło swoje. Polityka podatkowa rządu dała ulgi wielkim właścicielom ziemskim, gniotąc niemiłosiernie chłopów. W wielu regionach kraju panuje głód. Masz rację. Nasze dołączenie do lewicy to w tej chwili patriotyczny obowiązek. Niech więc będzie Centrolew. Zebraliśmy się dziś, reprezentanci partii stronnictw Centrolewu, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy mamy biernie obserwować bieg wydarzeń i czekać, aż masy same obalą dyktaturę, czy też czynnie wystąpić w obronie praw ludu i demokracji.
Jestem za podjęciem zdecydowanej, natychmiastowej akcji. Konkretnie. Konkretnie? Czas parlamentarnych przepychanek się skończył. Parlament to fikcja. Wszelkie formy walki parlamentarnej z dyktaturą przypominają przysłowiowe drapanie lwa w ogon. Trzeba odwołać się do mas. Przestrzegam przed działaniami nieodpowiedzialnymi. Dążąc do obalenia dyktatury, nie możemy dopuścić do zburzenia państwa. Wszelkie zniecierpliwienie może wywołać anarchię, która jest na rękę komunistom. Przestańmy się nawzajem straszyć komunistami. Piłsudski to robi od 18 roku. Nasi na dole dogadają się z komunistami, bo ten sam policjant leje ich pałą. Strzela i do nich, i do nas. Ich i nas pcha za kraty. Robotnicy i chłopska biedota, panie Rataj, ma już dosyć naszego parlamentarnego pokrzykiwania. Jeszcze trochę, a będą mieli w dupie wszystkich, jak tu siedzimy. Tyle. W jednym doszliśmy do jednomyślności. Dłużej tego cierpieć nie możemy. W walce demokracji z dyktaturą sędzią niech będzie naród. Proponuję zwołanie zgromadzenia przedstawicieli wszystkich naszych partii i niech decydują. Proponuję nazwać zgromadzenie Kongresem Obrony Prawa i Wolności Ludu i zwołać go 29 czerwca w Krakowie. Sejmu i Senatu, ale walką całego społeczeństwa. Po drugie, bez usunięcia dyktatury nie sposób opanować kryzysu gospodarczego ani rozwiązać zagadnień życia wewnętrznego, które Polska w imię swej przyszłości rozwiązać musi. Po trzecie, usunięcie dyktatury jest koniecznym warunkiem utrwalenia niepodległości. Demokracja to pokój. Oświadczamy, po pierwsze, że walkę o usunięcie dyktatury Józefa Piłsudskiego podjęliśmy wszyscy razem i poprowadzimy ją aż do zwycięstwa. Po drugie, że tylko rząd wzajemnego zaufania Sejmu i społeczeństwa spotka się z naszym poparciem. Po trzecie, że na każdą próbę zamachu stanu odpowiemy bezwzględnym oporem. Po czwarte, że wobec rządu terroru społeczeństwo będzie wolne od jakichkolwiek zobowiązań. Po piąte, że na każdą siłę terroru odpowiemy siłą fizyczną. Oświadczamy wreszcie, że skoro prezydent Rzeczypospolitej niepomny swej przysięgi stanął po stronie dyktatury rządzącej Polską, przeto Ignacy Mościcki winien ze stanowiska prezydenta Rzeczypospolitej ustąpić. Niech żyje niepodległa Polska Republika Ludowa! Precz z dyktaturą! Niech żyje rząd zaufania robotników i chłopów! Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! Nadszedł czas, że trzeba sprzedać płaszcz, a kupić miecz! Precz żony! Powiadają,
że to nepotyzm. Jeden syn, wysokie stanowisko na zamku. Drugi w dyplomacji. Zięć pod sekretarzem stanu, a brat otrzymał rentowne dzierżawy. Twoje własne wydatki też mają ci za złe. Dopóki to wszystko mieściło się w granicach prywatnych napaści, mogłem na to gwizdać. Ale ataku na urząd głowy państwa nie ścierpię. Jeśli moja osoba miałaby stwarzać ci jakieś trudności, to ja... Jesteś i pozostaniesz prezydentem tak długo, jak długo to będzie potrzebne. Dziś rada gabinetowa. Wyjaśnię parę spraw. Jeden odpoczynek. Zmęczony jestem. Dodruskiennik. Dodruskiennik. Nie udało mi się doprowadzić do stanowczego zerwania z paskudztwami przeszłości. Gdzieś znikali pieniądze, gdzieś kradli. System naprawy idzie naprzód, ale nie dość szybko i radykalnie. Nie jestem w stanie dłużej znosić szubractwa sejmowe. To dla mnie fizycznie niemożliwa rzecz. Cieszę się, że byłem chory w czasie uchwalania budżetu w Sejmie. Bo inaczej gnaty byłyby polamane. Z tych przyczyn, jako szef gabinetu, składam na ręce pana prezydenta dymisję w imieniu wszystkich ministrów. Staję, gdy jest burza, bo znam się na tym. Ale takie tam... Musi być człowiek na premiera bardziej giętki, kompromisowy. Za kilka miesięcy, jak będzie trzeba, gotów będę znów stawić się na wezwanie pana prezydenta. Ale wtedy trzeba będzie dobierać inny gabinet. Składkowskiego nie wezmę, bo on by się swajdał. Ja się zresztą jeszcze zastanowię, ale musi bić jak stupajka. Cieszę się bardzo, że pan marszałek zgodził się wreszcie na odpoczynek, by swoje zdrowie, tak cenne dla ojczyzny, poratować. Proszę teraz panów ministrów o powstanie z miejsc i uczczenie w ten sposób zasług pana marszałka jako premiera. Partie opozycyjne aktywizują działalność, trafiając na doskonały grunt. Rząd nie robi nic, aby rozładować nastroje i przeciwdziałać kryzysowi. Nawet w wojsku szerzy się niezadowolenie i nastroje krytycyzmu w stosunku do rządu. W tej sytuacji uznaliśmy za konieczne zameldować panu marszałkowi nasze obawy. Uważaliśmy po prostu za swój obowiązek, komendancie. No tak, tak. Sami widzicie, jak tu trudno coś zrobić. Każdy doi tę Polskę jak krowę, aż do wyschnięcia wymienia. Widocznie tak już jest, że wszystko muszę sam. Ole, bądźcie wy spokojni. Ani taki cham bez krawata jak Witos, ani ten wywrotowiec Barlicki w zaprowadzeniu porządku mi nie przeszkodzą. Brudów nie znoszę. I wojsko trzymajcie mi z daleka od tego targowiska. Wojsko ma jednego wodza, jedną wolę, jeden mus. Przede wszystkim chcę mieć wszystko, co możecie znaleźć na panów posłów, którzy brali udział w krakowskim kongresie. Przygotujecie mi na nich kondemnatki. Wszystko, co się da. Rozumiecie? I nie chcę więcej słyszeć, że na kogoś tam nie możecie nic znaleźć. Tu są tylko główne persony. Lista pomniejszych obejmuje do 1500, ale tym nie chciałem pana marszałka trudzić.
Dobrze. Dopiszcie się jeszcze Orfantego. Sejm rozwiązany. Mandaty się skończyły. Zamknąć. Pozwolę sobie zwrócić uwagę pana marszałka, że Korfanty nie uczestniczył w Kongresie Krakowskim, jest posłem Sejmu Śląskiego, co mu daje immunitet. W dupie mam jego immunitet. Wasza sprawa, jak to załatwić. Tak jest. No dobrze. Ale kto podpisze nakazy aresztowania? Ja podpiszę, panie marszałku. No, to do widzenia. Lieberman, byłaś! Nie szarpcie, przecież się nie bronię! Na Boga, panowie, co wy chcecie zrobić? Podopinaj się, szpiclu, bo nie klujnie wyglądasz. Obernie! Spróbuj. No to na jednym wózku, panie doktorze. Nie uważa pan, że 5 kapusi do aresztowania 2 posłów to lekka przesada? Kiernik, mastek, nie gadać. Grzecznie proszę, weźcie rączki. Do zobaczenia. Pan Adolf Sawicki? Tak. Pan pozwoli z nami. Nie rozumiem. Zamknęli mnie przed wyborami i właśnie wyszedłem. Co, powtarzacie wybory? Posiedli pan jeszcze raz. Tam panu wszystko wyjaśnią. Rączki. Mąż jest posłem. Panowie nie macie prawa. Idziemy, pani Dubois. Uspokój się. Na pewno się wszystko wyjaśni. Kazimierz Bagiński, do pułkownika. Stać! Stać! Nie wiecie, że w dzień nie wolno leżeć? Tu nie chałupa, Wioskosławica. Oskarżony Witos za kibel chwyć, do sracza wylać gówno. Biegiem marsz! Nie do ciebie mówię! Witos, brać kibel.
Chciałeś, chamie, marszałka krytykować? Polska jest większa niż wasz marszałek. Zamknij. Pysk. No proszę, bijcie. Przecież to w waszym stylu. Melduję posłusznie doprowadzenie Mieczysława Mastka. Dziękuję. Proszę, niech pan siada. Postoję. Może pan sobie darować te grzeczności. Wiem, że wszyscy wychodzimy. Za kaucją. Ale wychodzimy. Niestety. Oskarżeni są o to, że w okresie od 1928 roku do 9 września 1930 roku po wzajemnym porozumieniu się i działając świadomie, wspólnie przygotowywali zamach, którego celem było usunięcie przemocą członków sprawującego w Polsce władzę rządu. Działalność ich polega, po pierwsze, na wywołaniu i podniecaniu w masach nastrojów rewolucyjnych przez podpunkt A. Podburzanie do nienawiści przeciwko rządowi. Do obalenia go przemocą. Do nieposłuszeństwa władzy. Do niepłacenia podatków. Oraz podpunkt B. Przez dyskredytowanie, ośmieszanie i wyszydzanie władz państwowych. Przy czym akcja prowadzona była w prasie, na kongresach, zgromadzeniach, wiecach i zebraniach oraz szerzona w odezwach i ulotkach. Po drugie, działalność ich polega na organizowaniu, szkoleniu i na uzbrajaniu kadr rewolucyjnych, i na utworzeniu kierowniczej organizacji rewolucyjnej występującej na zewnątrz pod nazwą Centrolew.
Wszystkie wyżej wymienione przestępstwa przewidziane są w artykułach 51, 101 części pierwszej kodeksu karnego, w związku z artykułem 100 części trzeciej kodeksu karnego i na zasadzie artykułów 18 i 124 kodeksu postępowania karnego podlegają właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie. Mówiłem ci, że tylko za zaproszenie. I drugi raz mi nie próbuj. Żadnego z moich słów wypowiedzianych w Sejmie czy Trybunale Stanu nie odwołuję. Żadnego z mych uczynków popełnionych w służbie publicznej Polski nie żałuję. I wierzę niezłomnie, że dyktatura runie pod naporem potężnych sił moralnych wydobytych z duszy narodu. Oskarżony Norbert Barlicki. Czy oskarżony przyznaje się do zarzucanych mu czynów? Dążyłem i dążę do obalenia jednostki. Ale do zamachu zarówno ja i partia moja nie przyznajemy się. Oskarżony Stanisław Dubois. Czy oskarżony przyznaje się do zarzucanych mu czynów? Nie jesteśmy ani tak głupi, ani naiwni, aby nie wiedzieć, że wszelkie nasze posunięcia były śledzone. Nasyłano nam do partii szpicli i prowokatorów. Jakże w tej sytuacji mówić o zamachu? Na rozkaz tak zwanego czynnika miarodajnego zostaliśmy po zbójecku porwani i wbrew wszelkim obowiązującym prawom oddani w ręce kostki Biernackiego. O tym proszę nie mówić, to nie może być przez sąd stwierdzone. Są na to dowody. I to nie tylko w postaci blizn na ciele siedzących tu na ławie oskarżonych. Libermana, Kiernika, Bagińskiego. O tym proszę nie mówić, to nie należy do sprawy. Proszę, trzymać się aktu oskarżenia, odbiorę oskarżonemu głos. Mieliśmy prawo występować przeciwko rządowi w Sejmie, ale Sejm odraczano i zamykano. Musieliśmy zwrócić się do naszych wyborców, do społeczeństwa. Proszę odpowiedzieć na pytanie. Czy oskarżony przyznaje się do zarzucanych mu czynów? Krótko, tak czy nie? Nie. Oskarżony Mieczysław Mastek. Czy oskarżony przyznaje się do zarzucanych mu czynów? Nie piastowałem nigdy żadnych stanowisk partyjnych. A do Sejmu wszedłem jako zastępca. Przygotowania były, tylko nie do zamachu, ale w kierunku uświadomienia społeczeństwa. A żeby wreszcie gromkim głosem krzyknęło. Dość nieprawości! Czy to jest przestępstwo? Na jakiej właściwie podstawie zamknięte jest w Rzeszu? Proszę o tym nie mówić. Wysoki sądzie, ja mam teraz... Odbieram panu głos. Ale wysoki... Proszę przestać, bo każę usunąć pana z sali. Jest przepis mówiący, że jeśli podsądny komunikuje o jakimś przestępstwie, to obowiązkiem sędziego jest go wysłuchać. Mecenasie Berenson, tu nie jest miejsce na wytaczanie tych spraw. Oskarżony Adam Pragier. Rządy pomajowe miały to szczęście, że rozpoczęły się na krótko przed strajkiem górników angielskich. Dzięki czemu sprzedawaliśmy węgiel, za który wpływały bardzo poważne zasoby materialne. Ówczesny rząd chwilową pomyślność gospodarczą przypisywał sobie, wprowadzając politykę, którą można by określić jako nieprzytomną demagogię gospodarczą. To, co się dzieje w Polsce w ostatnich latach, robi wrażenie, jakby ktoś chciał wejść do historii z włamaniem. Piłsudski postępuje tak, jak gdyby on Polsce Sejm ofiarował i w każdej chwili mógł go zamknąć. Nadszedł okres stosowania wobec opozycji gwałtu osobistego i zbiorowego. To wykracza poza ramy sprawy. Proszę siadać.
Oskarżony Adolf Sawicki. Ja, skromny obywatel, skromny poseł, znalazłem się na ławie oskarżonych wśród prawdziwych przywódców. A co ja tu robię? Dlaczego siedziałem w Brześciu? Zawsze zamykano mnie przed wyborami do więzienia. Mnie i całą moją rodzinę. Pytam się, gdzie jest ta równość, o którą my, chłopi, dopominamy się? Można się dziwić. Przegrywamy wybory. A gdyby tak cały rząd z braćmi, szwagrami, podwładnymi zamknąć do więzienia, na pewno wybory wypadłyby inaczej. Skończyłem. Pracowałem jako piłsudczyk, owiany duchem niepodległości, ideą legionową. Wojciech Piłsudski wtedy mówił o Polsce niepodległej i ludowej. Dlaczego przestałem być piłsudczykiem? Bo kraj jest cmentarzyskiem moralnym. Bo łamie się ludzi, sumienia i charaktery. Niszczy wszelką zorganizowaną siłę twórczą. Byłem kawalerem Virtuti Militari, zwróciłem to odznaczenie, widząc ten krzyż u generała Składkowskiego, gdy wkroczył do Sejmu w 28 z policją, usuwać siłą posłów. Nie zmienia to sentymentu mego do instytucji Krzyża Virtuti Militari i w niczym mu nie uchybiłem. Mimo iż był mi drogi, w takich warunkach nie mogłem go nosić. Za to maltretowano mnie i męczono w Brześciu, uznając za zdrajcę. To do sprawy nie należy. Proszę o sposobach i środkach stosowanych w Brześciu nie mówić. Hańba! Panie Mastek. Nie zamkniecie na mózg! Hańba oprawców Brześcia! Oskarżony Mastek, proszę wstać, gdy sąd do pana mówi. Usuwam pana z sali. Proszę wyjść. Proszę wyjść! Niech się siada w tym domie! Wyprowadzić oskarżonego! Hańba! Idź wolno, mówić nie wolno! Wszystkie proszę wejście rączki! Oskarżony Wincenty Witos? Co oskarżony chciałby? Co oskarżony ma do powiedzenia w tej sprawie? Kiedy nie było Polski niepodległej, dążyć do niej. Gdy powstała, pracować dla niej. Gdy Polska potrzebowała obrony, bronić jej. Te zasady stały się wytycznymi mojego stronnictwa. Kiedy państwu nadano konstytucję, a lud polski otrzymał swoje prawa, mogliśmy wówczas powiedzieć mu, że ojczyzna nie tylko żąda od niego podatków ofiar z krwi i mienia, ale że czyni go również współwłaścicielem i gospodarzem kraju. Moi przedmówcy byli zwolennikami przewrotu majowego. Ja i moje stronnictwo nie. Byłem przeciwnikiem nie tyle pana Piłsudskiego, co jego metod rządzenia. Myślałem, że kto sięga po władzę, ma wielkie plany. Przewrót majowy dokonany został pod hasłami walki z nieprawością i łajdactwem. Ale to zło tylko się zwiększyło. Wykopano przepaść pośród społeczeństwa. Byłem obywatelem państwa zaborczego. Byłem posłem do Sejmu Galicyjskiego, posłem do Sejmu Austriackiego. Często i ostro krytykując rząd, oskarżono mnie o zdradę stanu i 5 innych zbrodni przeciwko Austrii. Ale ten rząd zaborczy nie wtrącił mnie do lochu, nie zgnoił mojej godności i człowieczeństwa. Byłem prezydentem rządu, który został przez zamach obalony. Nie ja więc knułem spisek,
ale ja wraz z rządem stałem się ofiarą spisku. Kto inny robił zamach, a na ławie oskarżonych siedzę ja. Wierzę, że przyjdą takie czasy, gdy na tej ławie siądą ci, którzy nie to, że zamach przygotowali, ale którzy go dokonali. Cela dla pana jest już gotowa. Ściany pomalowano farbą zmieszaną z jakąś trucizną. Wiem to z najpewniejszego źródła. Albo ukatrupią pana po cichu, albo osadzą więzieni i już nie wypuszczą. Niech pan uchodzi. Błagam pana, niech pan uchodzi do Czechosłowacji. Po procesie powinniśmy to zrobić wszyscy. Lud doprowadzony do rozpaczy broni się żywiołowo, więzienia pełne. Czy w tej sytuacji mam myśleć o sobie? A czy wolno panu popełniać samobójstwo? Zostawić lud bez nadziei. Bez przewodnika na łasce dyktatora. Dyktatura, dyktator. Groźniejszy od dyktatora jest system, który stworzył. Naród jest rozbity. To, co nas integrowało w czasach niewoli, dziś już nie istnieje. Gdy nadejdzie czas próby. Jest pan wiceministrem spraw wewnętrznych? Tak. Co pan minister ma do powiedzenia w tej sprawie? Opozycja dążyła do usunięcia rządu za wszelką cenę. Wskazywała na to cała lewicowa prasa. Ulotki legalne, nielegalne oraz inne enuncjacje. Starano się obniżyć autorytet rządu. Prowadzono świadomie i celowo antypaństwową działalność. Podeptano wszelkie zasady etyczne i moralne. Starano się wnikać w duszę, w życie rodzinne i osobiste ludzi, którymi posługiwał się marszałek Piłsudski, i zohydzić ich. Każdy był złodziejem. Każdy miał jak najgorsze instynkta. Opozycja stopniowo zaostrzała się. Kongres Centrolewu miał poruszyć Kraków. Proszę sądu, czy świadek przypomina sobie swoje zeznanie z notatek, czy też zeznań złożonych w urzędzie do śledczego? Czy pan minister posługuje się notatkami, czy uprzednio złożonymi zeznaniami? Przecież nie czytam, tylko rzucam okiem. Czy świadek dowiedział się o celach kongresu przed kongresem, czy po? Przed. Więc wiedząc o celach kongresu, rząd wydał na kongres zezwolenie. Proszę sądu. Oni liczyli, że uda im się zgromadzić takie masy, że rząd ustąpi. Przeliczyli się. Nawet komuniści chcieli wykorzystać tę sytuację. 14 września 1930 roku w Alejach Ujazdowskich w czasie manifestacji padł komunista. Co on tam robił? Przecież nie należał do Centrolewu. Proszę sądu. Polska przeszła tragiczne momenty w 1922 roku, gdy zamordowano prezydenta. Gdyby wtedy niektóre głowy ściągnięto z balkonu, nie doszłoby do tego koszmaru, do którego doszło. Skąd świadek czerpał informacje o Centrolewie? Od podległych mi pracowników, którzy są ludźmi inteligentnymi. Czy pan badał ich inteligencję? Sam stopień służbowy mówi już o stopniu inteligencji. Prawdę mówi. Proszę o spokój. Czy wyrażenie pańskie o strącaniu głów należy rozumieć jako strącanie głów bez reszty ciała, czy jako piękną metaforę? Nie robię żadnych alegorii i oświadczam, że przed tym, co powiedziałem, nie cofnąłbym się. Czy pan chce, abym wracał do tych spraw? Nie, ale żeby uchronić te głowy na przyszłość. Dziękuję. Dziękuję, panie ministrze. Ja jestem od 1928 roku na emeryturze. I nie wiem, co mam dalej mówić. Świadek był na wiecach, na których przemawiał poseł Witos? To tam było cokolwiek przeciw rządowi. A poza tym poseł Witos mówił, że co? No, że generał Zagórski został przewieziony z Antokolu
przeciwko Wilnie do Warszawy i tu zniknął. No. Panie radco, ja nie mam nic więcej do powiedzenia. Przez 5 lat byłem w PPS. Byłem członkiem CKW. Po wypadkach z 14 września przestałem wierzyć w hasła, miałem dość. Byłem przeciwnikiem połączenia z Centrolewem. Czy rozczarowanie do partii nie nastąpiło nie. czasem dlatego, że panu i kilku innym członkom Kasy Chorych wytoczono sprawę karną? Cały szereg okoliczności. A czy nie było tak, że później sprawę pańską skierowano do śledztwa i po wystosowaniu przez pana listu do partii już pana więcej nie wzywano? Wysoki sądzie, proszę o zezwolenie na podanie świadkowi szklanki wody. Świadek wyraźnie źle się czuje. Czy list, w którym odcina się pan od swojej partii, napisał pan samorzutnie? Czy może wpływano na pana ze sfer policyjnych lub politycznych? Ja nie mogę tego powiedzieć. A czy po napisaniu tego listu otrzymał pan posadę? Otrzymałem. Sawicki mówił, że marszałek Piłsudski to zbrodniarz i złodziej. Czy to był wiec? Nie, to było zebranie w lokalu stronnictwa. A ja podsłuchiwałem pod oknem. A kto pana posłał pod to okno? Komendant policji. Na wiecu kolejarzy w Lwowie pan Mastek skrytykował rząd. Mówił, robią z narodu idiotów, a ze siebie bohaterów złodzieje. Czy pan czytał wywiady marszałka Piłsudskiego? Tak. Oto znana panu jest wypowiedź marszałka, że Polacy to naród idiotów. Zdaje się. Zeznał pan, że pan Mastek mówił o aferze Pawłowicza. Co to była za afera? Nadużycie na kolei. Czy wiadomo panu, z kim spokrewniony jest Pawłowicz? Z panem prezydentem. Proszę głośniej. Z panem prezydentem. Pan rozwiązywał to zebranie. Dlaczego? Bo przemówienie pana Mastka mogło wzbudzić wzgardę do rządu. A czy świadek nigdy nie czytał artykułów zohydzających Sejm? Różnie to można tłumaczyć. Jak? Inaczej wygląda zohydzanie przez ludzi niepowołanych. Jeśli chodzi o ataki na prezydenta, jeden z oskarżonych powiedział: prezydenci w Polsce nie mają szczęścia. Jednego zabito jak psa, drugiego wypędzono jak psa, a trzeci służy jak pies. Czy świadek może skonkretyzować jakieś zarzuty co do poszczególnych oskarżonych? Trudno mówić dokładnie. Materiałów nazbierało się tyle, że na przewiezienie ich trzeba by użyć ciężarówki. W czasie pobytu w Krakowie włoskiego ministra Grandiego poseł Mastek przekazał na jego ręce bukiet kwiatów i list z prośbą o położenie tych kwiatów na grobie Mateotiego. Czy pan wie, że Mateotti był socjalistą? Wiem. Skoro pan Mastek chciał go tak uczcić, to dlaczego sam nie pojechał z tym bukietem do Włoch, na jego grób? Przecież jest kolejarzem. Prawda? I ma darmowy bilet. Chciałem zwrócić się do oskarżonego Mastka. Czy pan dał ministrowi Grandiemu kwiaty, żeby mu zrobić przyjemność? Wysoki sądzie, ja na pytania panów prokuratorów w ogóle odpowiadać nie będę. Już mówił, że konstytucja jest dobra i niewskazane byłoby ją zmieniać. Mówił, że ludzie giną w Warszawie jak szpilki w trawie i że obszarnicy Radziwiłł, Cat Mackiewicz
chcą narzucić inną konstytucję. Dalej mówią, że to nie pójdzie gładko, że zapłoną łuny z pałaców i poleje się krew nie tylko robotników. Mnie dotknęło najbardziej to, że zapłonął pałac. Pan ma pałac? Nasza polityka zagraniczna nie może opierać się ani o Niemcy, ani o Francję, ani o Rosję. Ale z każdym z tych krajów musimy mieć uregulowane, najbardziej korzystne dla nas stosunki. Byli tacy, którzy mieli mi za zle marsz na Kijów. Inni szarpią mnie za to, że idę w kierunku uregulowania stosunków z Niemcami. Jeszcze inni atakują mnie za to, że jestem za mało francuski i narażam się na niezadowolenie Francji. W polityce zagranicznej stawiam na niezależność opartą na sile. Panowie opozycjoniści nie chcą zrozumieć, że parlamentaryzm na świecie kończy się, że dzisiaj przyszedł czas dla silnych jednostek. Mogą sobie gadać o demokracji, wolności, prawach obywatelskich. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ten czy inny fajdan wygłaszał podobne brednie. Ale nie mogę pozwolić na to, żeby zatruwano nimi naród. Cóż chcecie, wszystkie te prawa, razem z konstytutą, ja ją tak nazywam, bo to najbliżej prostytuty, otrzymałem po rządach tych panów. Oczywiście, że trzeba je zmienić, ale żadne głupie prawa, żadna konstytuta nie powstrzyma mnie przed strąceniem łajna z drogi. Co to jest? Melduję posłusznie. Panie marszałku, robotnik. No widzę, że nie szlachcic. Wytłumaczcie mi, co się dzieje z tymi świadkami. Co za brednie oni wygadują. Dlaczego nie przygotowano tego jak należy? Czy każdy policjant musi być idiotą? Kiedy i gdzie pan, jako marszałek Sejmu, stwierdził, że w społeczeństwie struna jest naciągnięta? Jestem synem chłopskim. Wystarczyło mi pojechać do rodzinnej wsi, zetknąć się z tymi ludźmi, których jako czwartoklasista uczyłem o Polsce, mówiąc o Kościuszce, o ojczyźnie. Tłumaczyłem im wtedy, że kiedy przyjdzie Polska, a przyjdzie na pewno, trzeba ją będzie kochać i szanować. I oto dowiaduję się, że podczas ostatnich wyborów szwagra mojego, byłego żołnierza Wielkiej Wojny, pędzono po drodze za to, że rozdawał kartki wyborcze i zachęcał do głosowania na człowieka, który był trzykrotnie posłem, ministrem i marszałkiem Sejmu. Co pan wie o pobiciu ministra Zdziechowskiego? Ministra Zdziechowskiego widziałem parę godzin po napadzie, pobitego, okrwawionego, w podartej koszuli. Dlaczego opozycja dążyła do rozwiązania Sejmu? Uważaliśmy, że paradoks współżycia dyktatury z parlamentem nie jest możliwy do utrzymania. Parliśmy na odwołanie się do narodu, aby naród rozstrzygnął spór. Zwracam się do pana jako do byłego premiera i profesora. Czy znane były panu profesorowi fakty łamania prawa? To tylko wy, panowie, możecie się na to powoływać, ale nie ja. W przeciwnym razie musiałbym przejść na ławę oskarżonych. A najście oficerów na Sejm, czy było łamaniem prawa? Czy było to zgodne z prawem? To już panowie powinniście lepiej wiedzieć jako prawnicy niż ja jako matematyk. Czy panu, panie premierze Bartel, wiadomo, że w jednym z wywiadów marszałek Piłsudski nazwał konstytucję konstytuta prostytuta? Wszak wszyscy te wywiady czytaliśmy. A czy to jest budująca nazwa?
A to już jak pan uważa. Czy w rozumieniu pana rządy pańskie były rządami dyktatury? Ja siebie nie uważałem za dyktatora. A więc kłamstwem jest to, co ci mówili? Niech panowie prokuratorzy nauczą się przyzwoicie mówić. Proszę nie przerywać bez zezwolenia sądu. Panie Dibua, proszę wstać. Za niewłaściwe zachowanie skazuję pana na mocy artykułu 312 Kodeksu Postępowania Karnego na 50 zł grzywny. Ja bym się nie przychylał do określenia pana prokuratora. Istnieje różnica poglądów. Jedni nazywają obecny system rządzenia rzeczywistą dyktaturą. Ja tu nie znajduję dyktatury. W każdym razie ja dyktatorem nie byłem. W akcie oskarżenia w tej sprawie mówi się, że byłem na czele bojówki w Krakowie. Nie zmienia to faktu, że żadnego udziału w pracach Centrolewu nie brałem ani ja, ani śląska chadecja, której mam zaszczyt przewodzić. Aresztowano mnie bezprawnie. Kiedy przyszła po mnie policja, dekret o rozwiązaniu Sejmu Śląskiego nie był jeszcze ogłoszony. Aresztowano więc posła. Wysoki sądzie państwa, nie można budować na bezprawiu. A ja zamach majowy uważam za największą szkodę, jaką można było wyrządzić interesom państwa. To do sprawy nie należy. Czy pan był komisarzem plebiscytowym na Śląsku? Tak. Z nominacji Józefa Piłsudskiego, ówczesnego naczelnika państwa. Czy to prawda, że wówczas Niemcy nałożyli nagrodę na pańską głowę? Tak. W wysokości 4 milionów marek, co stanowiło wówczas około 150 tysięcy dolarów. To do sprawy nie należy. Owszem, sprawa jest tego kalibru, że pewne rzeczy zasadnicze musimy ustalić. Proszę tego tematu nie poruszać i trzymać się faktów ściśle związanych ze sprawą. Muszę zadać jedno pytanie, które może być dla pana senatora przykre. Czy prawda jest, panie senatorze Korfanty, że jest pan w związku z Niemcami i chciał pan Górny Śląsk podarować Niemcom? Nie było takiego zarzutu. I owszem, jest w akcie oskarżenia. I pan to napisał! I ta rzecz poszła w świat poprzez prasę rządową i zagraniczną. A ja przecież jestem człowiekiem, który może coś dla tej Polski zrobił. Nie, przyznam, ja muszę to powiedzieć. Ofiary i represje, jakie poniosłem w pruskich więzieniach, nie były takimi, jakich doznałem w Polsce, gdy wtrącono mnie do więzienia w Brześciu. Jak pomyślę, że na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Nie spodziewałem się, że po to walczyliśmy za Polskę. Ja nie dopuszczę do podobnych manifestacji. Polska tego dłużej nie wytrzyma! Ostrzegam, że świadka zwolnię. Procedura nie zna takiego zwalniania świadka. Pan przewodniczący może uchylić pytanie. Może wydalić świadka, jeśli obraził sąd. Ale w tym wypadku tego nie było. Proszę mnie nie pouczać. Oskarżenie prosi, by świadek był badany, ale by wyłączył mowy agitacyjne, które wykazują wątpliwy patriotyzm świadka. Co pana łączyło z oskarżeniem? Dawniej niewiele, a teraz... A teraz łączy nas walka o prawo! Proszę spokojniej! Są rzeczy, o których trudno jest mówić spokojnie! Jeżeli prokurator zarzuca mi brak patriotyzmu! Tu nie jest miejsce na porachunki z oskarżycielem! Skoro sąd nie pozwala mi mówić o tym wrzodzie cuchnącym, ropiejącym na cały kraj i świat cały! O tym wrzodzie, jakim jest Brześć i metody brzeskie! A skoro nie wolno mi mówić... No bo nie wolno. To ja nie mam o czym zeznawać. Czy ksiądz dawno jest w stronnictwie Piasta? Chyba od dziecka. Gdy byłem małym chłopcem, często przychodził do domu moich rodziców, twórca ruchu ludowego w Galicji.
ksiądz Stojałowski. Kiedyś, gdy służyłem do mszy, dowiedziałem się, że ksiądz kardynał rzucił klątwę na księdza Stojałowskiego. Chłopi mówili, że ksiądz kardynał postąpił nie jak następca apostołów, ale jak następca kuzynów Radziwiłłów i Badenich. Ksiądz służył w wojsku. Od 1914 roku do 1918 byłem kapelanem w 3 pułku 2 brygady legionów. Czy obóz obecnie rządzący i obóz legionowy z 1914 roku ma tę samą ideologię? Jak niebo i ziemia. Legioniści nie mieli nigdy osobistych korzyści na uwadze. Obecnie rządzących można porównać do oddziału wywiadowczego 1 brygady. Dziś 3/4 legionistów stoi poza Związkiem Legionistów, a większość z tych, którzy są w związku, nigdy w legionach nie była. A należą do związku tylko dla koncesji. Jaki przydomek miał Kostek Biernacki? Wieszaciel. Gdy się wsłuchać w zeznania świadków obrony, gdy się zważy, że ludzie ci są filarami życia społecznego, to musi się przyjść do przekonania, że przeżywamy jakieś narodowe noce, jak to pięknie powiedziano w tej sali. Przesunęli się tu przed sądem jako świadkowie różni ludzie. Czasem ludzie straszni. W oczach tego kapłana widziałem takie morze nienawiści, że ja bym go chętnie załączył do sprawy jako dowód rzeczowy. Obrona twierdzi, że sprawa niniejsza jest aktem zemsty politycznej, że jest przykładem istnienia dyktatury. Dowodem na jej istnienie ma być to, co w wileńskim słowie pisze młody człowiek Stanisław Cat-Mackiewicz, monarchista. Wprawdzie poseł, ale piszący w prowincjonalnym piśmie, które mało kto w Warszawie czyta. Chwilami zatracałem tu poczucie rzeczywistości i nie wiedziałem, która strona reprezentuje oskarżonych. Chwilami czułem się jak ktoś oskarżony, oskarżony o wszystko. Dlaczego jest ta metoda oskarżenia? Dlatego, że ten, kto oskarża, ten nie pamięta o własnych grzechach. I to jest ta racja, dla której w tej sprawie nie ma oskarżonych. Z jaką niesłychaną energią, konsekwencją i logiką dowodu usiłowali oskarżeni udowodnić, że rząd, który mieli obalić, składa się z najgorszych ludzi, jest rządem zbrodniczym, że tu są łamane prawa i konstytucja. Takiego systemu obrony używają w moim przekonaniu ludzie, którzy uważają oskarżenie za słuszne. Bo z kim walczy się w Polsce? Z marszałkiem Piłsudskim? Józef Piłsudski opuścił tramwaj, który wiózł część oskarżonych gdzieś w kierunku międzynarodówki. Opuścił na skromnym przystanku. Przystanek nazywa się Niepodległość. Dla oskarżonych ten przystanek był etapem. Dla marszałka celem. To śmieszne. Na wielkim szlaku, którym kroczy marszałek Piłsudski, pan Liberman, jest drobnym kamyczkiem, którego nie warto nawet odtrącić. Jakie hasło rzucił Kongres Centrolewu? Tylko jedno. Czas na ulicę. Ulica ma rozstrzygnąć. Pan Mastek powiedział, do widzenia w Warszawie, gdzie będziemy tworzyli rząd robotniczo-chłopski. To tak uspokajano lud? Każde przemówienie tych panów to była pochodnia rzucona w prochownię. Panowie wszystko robili, żeby ta bestia się zerwała. Bo lud zrewolucjonizowany jest bestią. Uważam, że wina wszystkich oskarżonych została udowodniona. W związku z tym wnoszę o skazanie z artykułu 100 kodeksu karnego. A kiedy zastanawiać się będą panowie na temat kary,
zważyć trzeba, co by było, gdyby te wszystkie przygotowania się udały. Zamieszki niewątpliwe. Kiereńszczyzna pewna. Jestem przekonany, że sprawdziłyby się słowa oskarżonego Ciołkosza, że żony i córki nasze i wasze zostałyby kelnerkami i praczkami. Tę okoliczność, panowie, też zważcie, kiedy okaże się potrzeba. Stałem wtedy na kwaterze w zbudowanym i postawionym dla mnie szałasie. Szła wiosna, wydzierała się oknami. Szła na mnie tak, jak na ludzi idzie. Wyszedłem z szałasu i obejrzałem się dookoła. I nagle szloch człowieka usłyszałem. Zwróciłem oczy w tamtą stronę. Szary żołnierzyk, skulony na płocie, płakał. Twarz młodociana i karabin przy nim. Podszedłem ku niemu i spytałem: chłopcze, co ci jest? Myślałem, może mu pomóc, w czym potrafię. Przylgnął ustami do mojej ręki i szlochał jeszcze silniej. Komendancie, ryczał chłopiec, ja nie mogę patrzeć, jak komendant się męczy i jak pomóc w niczym komendantowi nie mogę. I zaczął mówić takie rzeczy, takie brednie niesłychane, jakieś rzeczy o tym, jakby się zakradł do komendanta, jakby mu chciał całą czekoladę rzucić pod nogi, bo komendant tak ją lubi. Tak, moi drodzy, ten żołnierzyk, ten mały legionista, to armia. Cóż wobec jej wielkości znaczą wrzaski tych panów na procesie? A jaki jest stosunek Witosa do armii? Jest on określony w przemówieniu wygłoszonym 22 lipca 1923 roku. Witos mówi o armii. Jest ona źrenicą narodu i państwa. Armii zawdzięczamy, że otrzymaliśmy i mamy niepodległość. Armia nie może służyć ani żadnej osobie, ani żadnej koterii, ani żadnej partii. Ma służyć narodowi i państwu. Oficerowie pochwycili premiera Witosa na ramiona i wśród entuzjastycznych okrzyków ponieśli po sali. Minęło 7 lat i znowu oficerowie pochwycili Witosa za ramiona. Nie to jest najstraszniejsze, że pobitość Ciechowskiego, Dąbskiego, Nowaczyńskiego, Dołęgę, Bostowicza, nawet nie to, że zabito generała Zagórskiego. Od terroru straszniejsza jest dynamika terroru. Dziś może czuć się pewnie tylko ten, kto ochoczo nuci pierwszą brygadę. My Witosa i jego kolegów nie bronimy. My stoimy obok nich ze swoją słabą bronią jako straż honorowa. To oni nas bronią od zupełnego rozbicia i upodlenia, abyśmy wiedzieli, że są jeszcze ludzie, którzy gotowi są cierpieć za to, że myślą i działają. Deklaracja Kongresu Centrolewu była koniecznością, która dowiodła, że Polska nie jest narodem niewolników. Tu nie ma przestępstwa. Tu jest obrona konieczna. Święte prawo każdego wolnego narodu do obrony prawa, któremu tę wolność gwarantuje. Tylko naród, który potrafi bronić swych praw, potrafi również stanąć w obronie swojej ziemi. Ja wiem, że nadejdzie czas, gdy kraj wybrnie z kryzysu ekonomicznego. Obywatel wyprostuje zgięty kark, zatriumfuje prawo. Ale moralne spustoszenie długo będzie dawało nam
siewe znaki. Atmosfera bezprawia da posiew w przyszłości bardzo smutny. Z jak wielką pogardą traktuje się dziś człowieka. Jak tanio ceni godność ludzką. Kupuje się ludzi. Są tacy, których kupić nie można. Tych się zastrasza. Widmo utraty posady, nędzy, głodu. Rozpoczyna się tragedia. Walka między wiernością idei i przywiązaniem do rodziny. Łamią się słabości pod tym ciężarem. Zalamuje się godność ludzka i niestety kruszą charaktery. Ten proces, który daje tak realny przekrój naszych stosunków prawno-politycznych, jest procesem o niezmiernej doniosłości dziejowej i dziejowo-dydaktycznej. Procesem, z którego powinny uczyć się całe pokolenia, jakim nie powinno być życie publiczne w Polsce. Sursum corda, panowie sędziowie. Dożyjemy jeszcze lepszych czasów. W 1831 roku Mochnacki powiedział, że Polski nie zgubi ani brak obywateli, ani stan majątkowy, lecz terror nierozumu. Słowa te są dzisiaj niezwykle aktualne. 11 wybitnych przedstawicieli życia politycznego zasiadło na ławie oskarżonych pod zarzutem przygotowywania zamachu stanu, rewolucji. Pan prokurator Grabowski powiedział, że rewolucja to pchanie się do żłobu. O, pan prokurator Grabowski potwierdza to, kiwając głową. Więc pytam, czy w roku 1926 też chodziło o pchanie się do żłobu? Pan prokurator już głową nie kiwa. Panie prokuratorze, nie o miejsce w rządzie. Nie o pchanie się do żłobu chodziło oskarżonym. Im chodziło o naprawę Rzeczypospolitej. Tak, o naprawę Rzeczypospolitej. Czy Piłsudski, który miał ogromne poparcie w szerokich warstwach, uczynił coś dla tej naprawy Rzeczypospolitej? Czy przedstawił chociaż program tej naprawy? Odpowiedź na te pytania, odpowiedź jasną i niestety tragiczną, dał ten proces. Korupcja, nadużycia, ogromne nadużycia i prywata. To jest obraz naszej rzeczywistości. Jedni czerpią garsteczką, inni garścią, a jeszcze inni szuflą. Tak jest, szuflą! A wszystko to pod hasłem cnoty słów pana Piłsudskiego, które miały być programem nowego reżimu. Moim programem jest niszczenie łajdactw i utorowanie drogi uczciwości. Co z tego hasła zostało dzisiaj? Nic! Nic! Dziś to hasło podejmują oskarżeni na nowo, żeby naród odzyskał wiarę. I za to, że nie nazwali swojego narodu narodem idiotów, że jak gdyby z Wyspiańskim wołali: o Boże, wielki Boże, ty nie znasz nas, Polaków, ty nie wiesz, czym być może Straż Polska u twych znaków. Za to, śmiem twierdzić, za to wyrok skazujący im się nie należy. Jest zaproszonko. Postarałeś się. Zmiana orientacji, generale. Czy Polska ma być państwem równych obywateli, ustrojem ładu i prawa, czy też państwem policyjnym, gdzie swoboda przekonań politycznych jest zabijana? Nie jesteśmy męczennikami, lecz muszą się znaleźć ludzie, co stoją mocno jak pal wbity w rzece, opierający się fali. Nasze nazwiska będą zapomniane, lecz wysiłek oceni potomność. Chwała narodom, które mówią. Biada i hańba krajom, których naród milczy. W Sejmie osadzono 250 kreatur odgrywających komedię pod tytułem Reprezentacja Narodowa. Uczeni zachęcają do deptania praw. Bogacze wołają o zniesienie konstytucji. Głupcy i tchórze każą nam zmieniać się w bydlęta pokorne.
to panorama. Ci, którzy rządzą dziś Polską, przeminą. A Polska zostanie biedna, obszarpana i wynędzniała. Zostanie lud polski, który będzie ją musiał odbudować. Walczymy o pewien typ człowieka. Czy Polak ma być obywatelem wolnym, czy niewolnikiem ze złamanym kręgosłupem? Byłby to obraz zaiste groteskowy, gdyby sąd miał uznać, że jedyni godni wiary ludzie w Polsce to policjanci i oficerowie dwójki, a reszta to krzywo przysiężcy i kłamcy. Bez względu na to, jaki by tu zapadł wyrok, będziemy dalej prowadzić walkę o poszanowanie prawa i konstytucji. Legalną walkę o sprawiedliwą dla wszystkich obywateli praworządną Polskę. Mówił pan prokurator, że w moich oczach widzi jakiś błysk. Gdyby tak prokuratorskimi oczami potoczyć po całej Polsce i spojrzeć w te 30 milionów dusz, to dopiero widok byłby straszny. W Polsce dzisiejszej sen o szpadzie zastąpiła pieśń o bacie. Od bata piękniejszy jest miecz, ale od miecza silniejszy jest duch. A duch i Polska są wieczne. Potęgi państwa nie stworzy żaden, największy nawet geniusz, ale cały wolny i świadomy swych praw i obowiązków naród. Ile razy mam powtarzać, że są to racje polityczne, może nawet historyczne. I nie chodzi tu tylko o postawy prawne, ale chodzi o postawę obywatelską. Ja nie widzę w tym żadnej różnicy i dlatego zgłaszam votum separatum. Panie kolego, czy pan sobie zdaje sprawę z konsekwencji? Ileż nam ostatecznie tych lat zostało? O jakich konsekwencjach pan mówi? Koledze Rybaczewskiemu chodzi o polityczne skutki naszej niejednomyślności. Co prasa zachodnia napisze na ten temat? Nawet w sądzie żąda pan jednomyślności? Decyzji swojej nie cofnę. Jest ona w zgodzie z moim sumieniem, a także z moim poczuciem prawnym. Sumienie. Sumienie niech pan sobie zostawi na rozprawy rozwodowe, majątkowe, afery gospodarcze. Proszę popatrzeć na ławy oskarżonych. Dwie ławki, pięć partii politycznych. Kiedyś nareszcie w tym kraju nastąpi integracja. Albo pyta mnie kiedyś, co będzie z reformą rolną. A ja mu powiedziałem, że spieszyć się nie trzeba. Chłop nasz cierpliwy i ciemny. Dać mu prawa, dać mu ziemię. Rząd chłopski, sejm chłopski. A całe państwo w gnoju utopi i sam szczeźnie. I miałem rację. Lekarze mówią, że trzeba by odpocząć. Pojechałbym do Wilna. Tam czuję się najlepiej. Ale do wiosny jeszcze daleko. Zresztą jak to odpoczywać? Ledwie się odwrócę, spuszczę z oczu, a wszystko się rozlazi. Na nikogo nie można liczyć. Na nikogo z wyjątkiem ciebie. Każdy rad bierze, co mu stanowisko dać może. Dla brata, szwagra, kolegi z plutonu. Odcinają kupony od legionowej przeszłości. Małe ambicyjki, małe interesy, szacherki, macherki. A z drugiej strony wywrotowa demagogia. Cała ta opozycja czerwienieje z dnia na dzień. Podburzają chłopów, podburzają robotników. Rozbezstrzelnia się to i rozprzestrzenia, jak zaraza. Tak nieraz myślę, co to będzie, jak ja odejdę? Wszyscy są dobrzy, ale przy mnie. Jak mnie zabraknie, zaczną warczeć i gryźć się. Tak. Przyprowadziłem Polaków do niepodległości. Nauczyłem ich posłuchu dla władzy. Ale jak mnie zabraknie... Zimno tu jakoś. Matka moja mówiła w takich chwilach. Śmierć przeszła koło mnie.
Uznając winę za udowodnioną, Sąd Okręgowy w Warszawie skazuje oskarżonych. Hermana Libermana na 2 lata i 6 miesięcy więzienia. Norberta Barwickiego na 2 lata i 6 miesięcy więzienia. Władysława Kiernika na 2 lata i 6 miesięcy więzienia. Stanisława Dibła na 3 lata więzienia. Mieczysława Mastka na 3 lata więzienia. Adama Prawiera na 3 lata więzienia. Adama Ciołkosza na 3 lata więzienia. Józefa Putka na 3 lata więzienia. Kazimierza Bagińskiego na 2 lata więzienia. I Wincentego Witosa na 1 rok i 6 miesięcy więzienia. Uznając jednocześnie winę Adolfa Sawickiego za nieudowodnioną, tegoż oskarżonego sąd uniewinnia. Dziś zapadł.